Dzień dobry, bardzo moje drogie robaczki. Ostatnio mówiliśmy o czasowniku make, teraz przyszła pora na do. Pierwszą podkategorią, która pomoże Wam w zapamiętywaniu, są prace domowe. Sprzątać, zajmować się domem to do the housework. Wykonywać obowiązki domowe do the household chores. Zmywać naczynia do the dishes. Prasować do the ironing. I odkurzać do the vacuuming. Kolejna podkategoria praca umysłowa. A więc wykonywać ćwiczenie to do an exercise. Zdawać egzamin do an exam. Robić zadanie domowe do homework. I prowadzić badania do research. Czasownika do użyjemy również mówiąc ogólnie o pracy. Na przykład robić dobrą robotę, co oczywiście jest wyrażeniem kolokwialnym. Do a good job. Wykonywać swoją pracę. Do your work. Albo wykonywać papierkową robotę. Do the paperwork. Warto też zapamiętać, że kiedy chcemy powiedzieć, że robimy coś, nie robimy nic, robimy cokolwiek albo robimy wszystko, również użyjemy do, a więc do something, do nothing, do anything i do everything. Jak zapewne zauważyliście, do poświęcamy tylko jedną lekcję, a nie tak jak w przypadku make dwie. Ogólnie jest taka tendencja, że do jest wykorzystywane rzadziej. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Z góry serdeczne dzięki za okazanie mi nieco miłości lajkiem i subskrypcją z dzwoneczkiem. I z uczestnikami wyzwania słyszymy się jutro. Trzymajcie się!